Doda Flash Fashion Night, kolejny rok się tutaj z tobą widzę i bardzo się cieszę, a ty coraz szczuplejsza. Mam coraz więcej nerwów. Znaczy, czy szczuplejsza, czy nie szczuplejsza, zawsze pięknie wyglądasz, ale czy te nerwy przekładasz w pracę? Czy teraz dużo się u ciebie dzieje, dalsze prace nad filmem Dziewczyny z Dubaju? Tak, dużo się u mnie dzieje, pracuję nad nową płytą. Właśnie wydaliśmy plakat do filmu Dziewczyny z Dubaju. Za 2 miesiące widzimy się w kinie na premierze, no czekam. No to przez całą pandemię wszystko było przedłużone, wydłużone, więc tak samo jak i widzowie, tak samo ja się nie mogę doczekać, aż wejdziemy do kin i wszyscy zobaczą efekt mojej 2-letniej pracy. Film to jest jedno, ale premiera to jest drugie, a ty lubisz ogromne show. Czy ty też masz dużo pracy, żeby przygotować tę premierę pod jakimś takim względem, żebyśmy zapamiętali ją na długo? No, staram się dołożyć wszelkich starań, żeby wszystko, co jest związane z tym filmem od strony artystycznej, bo tym się właśnie zajmowałam, było no takie, wiesz, w moim stylu, z rozmachem. Czyli i premiera chciałabym, żeby pozostała w pamięci, więc nie zrobię jej zwyczajnej. Na pewno nie zrobię zwyczajnej, nie ma takiej opcji. Wspomniałaś też, że pracujesz nad płytą i to mnie bardzo cieszy, bo jesteśmy już po jednym singlu Don't Wanna Hide, który stał się przebojem lata. Tak. Co z kolejnym singlem? Muszę wyciągnąć informację, kiedy nowa piosenka i jaka. No dzisiaj słuchałam razem z moją koleżanką, jak jechałyśmy samochodem. Idę w tematy muzyczne. Taneczne. Potrzebuję pozytywnej energii, potrzebuję się pozytywnie nakręcać, żeby wyjść z jakichś takich mrocznych klimatów. Akurat rockowa muzyka teraz mnie w ogóle nie leży, by mnie chyba jeszcze bardziej dobiła, więc muszę iść w światło. A termin premiery jest tej drugiej piosenki? Nie ma, bo nie chcę sobie robić żadnych presji. Ja chcę, żeby mi ta muzyka spełniała mega przyjemność. I podobnie jak było z Don't Wanna Hide i z totalną niespodzianką dla wszystkich, kiedy ją w końcu wydałam z teledyskiem, tak samo i w tym przypadku chcę, żeby to była niespodzianka bez żadnej presji. Nie chcę, żeby to był mój obowiązek, wiesz.